Podczas prezentacji pana trzeciego już tomiku często padało słowo prawda. Pan w swoich wierszach mówi prawdę z potrzeby serca, czy po prostu tak układa się myśli i leci, że pan sobie siada i pisze? No tak szczerze powiedziawszy, to należałoby zapytać tych samych czytelników, tych gości, którzy byli na tym spotkaniu, co oni mieli na uwadze, ale domyślam się, że właśnie spostrzegają tą chęć właśnie wyrażenia tej prawdy, tą chęć powiedzenia tego, co człowiek myśli, co człowiek czuje, co odbiera w naszej rzeczywistości. Czy pan czuje się odważny, pisząc taką poezję? No chyba, gdybym nie czuł się odważny, to bym nie pisał, no bo jednak no to by było tak, żebym chował te gdzieś wiersze do szuflady, czy po prostu trzymał to gdzieś w sobie, a jednak zawsze, no w większości tego, co piszę, to teraz piszę to w internecie i naprawdę nie mam z tego powodu żadnych lęków. Mówią o panu poeta ludowy. Właśnie dzisiaj sporo takich określeń padło, no, czy to z pochlebia, czy nie z pochlebia. Będę musiał pomyśleć, bo poeta ludowy to też ma jakieś takie swoje znaczenie, takie specyficzne. No jest pan głosem ludu. No w pewnym sensie tak. Czy poeta musi odgrywać rolę właśnie tego mówiącego prawdę w społeczeństwie? Czy to jest ważne? Takie tematy jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, czy przecież można pisać też o przemijaniu, o miłości, o drzewach, o słońcu, o niebie? Piszę też o przemijaniu, o miłości, o drzewach, o słońcu. Chwytam się różnych tematów. Co dotyczy patriotyzmu, tak w tym znaczeniu, o którym ja piszę, to w szczególności staram się poruszyć takie tematy, powiedzmy, nie takiego patriotyzmu, że będziemy tam na kolana padać przed Białym Ordem, czy pójdziemy tam jakieś składać kwiaty przed pomnikiem, tylko takiego patriotyzmu, którego brak nam zarzucają. Nam często zarzucają, że my nie mamy własnych korzeni, że my nie mamy własnego folkloru. Ja nawet dla jednego pana powiedziałem, no to ja właśnie piszę ten folklor. Czyli jest pan przekonany, że tu na Wileńszczyźnie mieszkający Polacy nie mają podstaw mieć jakiekolwiek kompleksy? Ja myślę, że Polak nigdy nie musi mieć jakichś kompleksów, jeżeli ten Polak przynajmniej zna język polski, przynajmniej zna tradycje polskie, przynajmniej to kontynuuje. Język polski to teraz jest piąty język w Unii Europejskiej. To jeżeli ktoś pisze po polsku, no nieważne tam, czy to on będzie troszeczkę tam gwarowo, czy w tej takiej, w takim języku literackim, to jednak język polski ma bardzo szerokie możliwości. Nie mogę tak powiedzieć, że jestem tam czytany wszędzie tam w Polsce, ale sporo osób w Polsce czyta to. Sporo osób, no, mam czytelników w Australii, mam czytelników w Stanach. Chcę tylko zapytać jeszcze o tą gwarę. Sporo jest takich wileńskich naszych słów. Czy potrzebna tu była odwaga? W gwarze my się rodzimy. Ja jak siebie pamiętam, właśnie pierwsze jakieś tam słowa, no to jednak to była gwara. To był taki język potoczny. To nie była polszczyzna taka warszawska. I to gdzieś tam pozostaje zawsze w sercu, bo no to pierwsze te słowa, pierwsze jakieś skojarzenia. I to było takie gwarowe, to było po polsku, bo ja nie mogę powiedzieć, że to było po jakimś tam, w jakiejś gwarze białoruskiej, czy jakiejś tam litewskiej. Nie, to było język gwarowy, ale polski. Przypominam te gwarowe słowa takie z okresu, no przed wojną to ja nie pamiętam, ale takie powojenne, które jeszcze moja babcia rozmawiała, mój dziadek rozmawiał. Bardzo pięknych mamy sporo słów takich lituanizmów, bo tam, gdzie mieszkam, tam już Dzukije jest obok. No to, no to masa jest tych lituanizmów, ale jednak to jest składowa część języka polskiego. I czy człowiek musi być odważnym, żeby tego używać? No człowiek musi być naturalnym, żeby tego używać. Czy jest osoba, która ma wpływ na pana poezję?
Że pan pisze i od razu sobie myśli, a jak on, czy on oceni to, czy nie ma? Może czasem ona, bo to zależy, że jeżeli jakieś są pisane wiersze intymne, to raczej tak, to myślę, że jakaś konkretna osoba może to oceni, jak ona to oceni, pomyśli, ale w zasadzie nie. W zasadzie, jak nie jest to jakiś list do konkretnej osoby, to raczej nie. Raczej to myślę, jak ja to sam za kilka lat przeczytam, jak ja sam ocenię, jak ja to sam będę rozumiał. No właśnie, tak to jest. Czego mogę panu życzyć? Trudne, dosyć trudne pytanie. No co, nie ma pan życzeń, marzeń? Marzeń mam sporo, życzeń też. Ale tak to wszystko określić w kilku słowach. No myślę, człowiek musi zawsze mieć cel w życiu. Musi mieć środki, musi mieć zdrowie, żeby ten cel osiągnąć. I właśnie musi mieć na tyle, być odważnym, musi mieć to takie w sobie dążenie. Ale właśnie chciałbym, żeby pani mi życzyła właśnie tej takiej odwagi, dążenia do celu. Takiego, no jak nasz papież święty Jan Paweł II powiedział, każdy ma swoje Westerplatte. No to właśnie, żebym nie zdezerterował, żebym właśnie bronił tego swojego Westerplatte.